Dzień dobry Państwu. Fotografii jeszcze na pewno zrobimy dzisiaj bardzo dużo. Szanowni Państwo, wiemy, że przed Państwem fantastyczny weekend. Skąd to wiemy? Bo nie jest możliwe, aby weekend, który zaczyna się w tak świetnym towarzystwie, w takiej wielkiej rodzinie, mógł być niedobry. I nie przedłużając, zapraszam Michała Litwiniuka, który w ten weekend, cały miesiąc i najbliższe dni nas wprowadzi. Proszę Państwa, Michał Litwiniuk. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, wielka rodzino osób, które kochają Białopodlaską i naszych przyjaciół, które w naszym nieustającym do naszego rodzinnego miasta uczuciu nas wspierają. Zgromadziliśmy się dzisiaj, by zaprezentować wspaniałą drużynę, będącą owocem tej najpiękniejszej idei, jaka spaja ludzi dobrej woli, jaka spaja ludzi chcących wspólnie realizować dobre i ambitne cele. Już ponad 5 lat temu zaproponowaliśmy mieszkańcom Białej Podlaskiej formułę ponadpartyjnej współpracy. Miałem zaszczyt stać się liderem tej drużyny i miałem wielki zaszczyt i przyjemność być obdarzony zaufaniem nie tylko naszej drużyny, ale i wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej, którzy powierzyli mi jako prezydentowi miasta i naszej ponadpartyjnej drużynie współpracy odpowiedzialność za zmianę Białej Podlaskiej. Dzisiaj, po tych 5 latach, mamy ogromną satysfakcję mieć możliwość podkreślać, jak skutecznie zmieniamy Białą Podlaską, jak pięknie ziściliśmy tą najpiękniejszą z łączących ludzi ideę współpracy dla uzyskania tego efektu, jaki buduje nasza potrzeba i nasze poczucie lokalnego patriotyzmu, zmiany naszej małej ojczyzny, naszego miejsca na ziemi, miasta, w którym żyjemy, w którym na co dzień mieszkamy, pracujemy, w którym na co dzień odprowadzamy nasze dzieci do żłobków, szkół i przedszkoli, w których rozwijamy własne biznesy, w których tak wiele łączy nas jako członków tych mniejszych lokalnych społeczności zorganizowanych wokół celów, jakie realizujemy choćby w stowarzyszeniach, fundacjach, innych rodzajach organizacji pozarządowych. Jesteśmy jedną wielką rodziną z wielkim przekonaniem, że jestem uprawniony, by to powiedzieć. Właśnie w ten sposób chciałem Was wszystkich przywitać, ale przede wszystkim w swoim własnym i naszym wspólnym imieniu pokłonić się mieszkańcom Białej Podlaskiej. Ponownie, mając satysfakcję z dobrze znanego egzaminu odpowiedzialności za tę już trwającą ponad 5 lat zmianę Białej Podlaskiej, będziemy ubiegali się jako jedna wielka, ponadpartyjna drużyna o zaufanie mieszkańców Białej Podlaskiej. Chcemy kontynuować ten dynamiczny i historyczny ze względu na skalę dokonywanych przez nas zmian proces. Ta szeroka, ponadpartyjna drużyna nie tylko łączy wszystkie środowiska koalicji 15 października, ale także wiele środowisk oddolnych, społecznych i tych w sposób sformalizowany, zrzeszonych w stowarzyszeniach i tych, którzy w sposób niesformalizowany grupują się jako lokalni aktywiści, społecznicy działający na rzecz swojego osiedla, swojej dzielnicy, czasem nawet w tak wąskich grupach jak mieszkańcy jednej konkretnej ulicy czy rodzice dzieci uczęszczających do jednej szkoły. Jest mi niezmiernie miło, że w tej drużynie znajdują się nasi wspaniali goście, którzy dzisiaj przyjechali swoją obecnością podkreślić, jak bardzo nam kibicują, jak bardzo swój potencjał
często na bardzo prestiżowych, zajmowanych przez naszych gości stanowiskach, w tych najbardziej doniosłych, pełnionych przez nich rolach społecznych, zawodowych, politycznych, chcą wesprzeć zmianę Białej Podlaskiej. Pozwólcie, że witając Was, będę się dokładnie rozglądał po sali, ponieważ spotkaliśmy się tutaj jako rodzina, nie pozwoliłem sobie na tę wytłumaczoną z formalnych powodów organizatorskich okoliczność odczytywania Waszych nazwisk z kartek, bo tego nie potrzebujemy. Ale gdy będę błądził wzrokiem po sali, proszę moich przyjaciół, podpowiadajcie. Jestem wciąż bardzo młodym i dynamicznym kandydatem na prezydenta, ale zgromadziłem już odpowiednie doświadczenie życiowe, by czasem narzekać na niedoskonałość wzroku. Są z nami posłanka Koalicji Obywatelskiej, liderka Koalicji Obywatelskiej w Lublinie, Marta Wcisło. Bardzo dziękujemy, Marta, że jesteś z nami. Klub Koalicji Obywatelskiej w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej reprezentuje także posłanka ziemi biłgorajskiej i zamojskiej, Małgorzata Gromadzka. Bardzo dziękujemy, Gosiu. Kolejny z lubianych, bardzo popularnych i bardzo aktywnych posłów Koalicji Obywatelskiej, także przedstawiciel ziemi lubelskiej, Michał Krawczyk. Bardzo dziękujemy, Michale. Gdy przed chwilą z dumą, ogromną satysfakcją i wdzięcznością wspomniałem, że łączymy wszystkie środowiska tej koalicji, która przynosi zmianę naszemu krajowi. Koalicji pięknie nazywanej mianem 15 października, miałem na myśli także i to, że są z nami i na naszych listach do Rady Miasta przyjaciele z Trzeciej Drogi, z formacji Polska 2050 Szymona Hołowni. Dzisiaj jest z nami lider Lubelszczyzny Polska 2050 Jacek Bury. Bardzo dziękujemy, Jacku. Trzecia Droga, nasi także bialscy koalicjanci, choć chciałbym użyć tego trafniejszego i bardziej adekwatnego do łączącej nas relacji sformułowania, towarzysze, przyjaciele, ci stojący ramię w ramię w jednym szeregu, koleżanki i koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a reprezentowany jest dzisiaj poza kandydatami na naszych listach do Rady Miasta, których za chwilę będziemy przedstawiać jako tę kandydującą drużynę, a jest z nami jeden z liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego, nasz niedawny kandydat Paktu Senackiego do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Marek Sulima. Bardzo dziękujemy, Marku. Wśród naszych zacnych gości są też znakomici samorządowcy. Proszę pozwolić, że rozejrzę się wzrokiem po sali, żeby wyłuskać postaci naszych serdecznych kolegów. Jest z nami wójt gminy Wisznice, Piotr Dragan. Jest, no przecież przed chwilą mieliśmy się okazję serdecznie wyściskać. Wójt gminy Terespol i przewodniczący Związku Gmin Wiejskich w Polsce, Krzysztof Iwaniuk. Bardzo dziękujemy, Krzysztofie. Jakże miłe wrażenie budzi, że o wszechstronności tej bogatej formuły współpracy naszych środowisk świadczy dziś także obecność samorządowców, którzy odegrali tak istotne role w rozwoju Białej Podlaskiej, piastując te najbardziej zaszczytne ze stanowisk. Jest z nami prezydent 4 kadencji, 16 lat odpowiedzialności za rozwój Białej Podlaskiej, dziś jeden z naszych wspólnych kandydatów do Rady Miasta, Andrzej Czapski. Bardzo dziękuję, Andrzeju. Nie zabrakło wśród nas także byłych przewodniczących Rady Miasta.
pozwólcie, że w sposób szczególny pokłonię się panu Adamowi Wilczewskiemu. Bardzo dziękujemy, Adamie. I panu Marianowi Burdzie. Bardzo dziękujemy, panie Marianie. Przed chwilą był ten moment, w którym współpracownicy bardzo dyskretnie pokazali mi palcami, gdzie jeszcze wzrokiem nie dotarłem. Jest z nami przedstawiciel Ogólnopolskiego Zarządu Inicjatywy Polskiej, jednego z głównych koalicjantów Koalicji Obywatelskiej, Adam Wiczuk. Bardzo dziękujemy, Adamie. Także reprezentant naszego bialskiego środowiska. Są z nami niezliczeni przedstawiciele bardzo różnych środowisk związanych z oświatą. Przedstawiciele na przykład Związku Nauczycielstwa Polskiego z panią wiceprezes Joanną Chulińską, także kandydatką do Rady Miasta. Najbardziej reprezentatywna organizacja naszego bialskiego biznesu. Ludzi przedsiębiorczych, którzy na co dzień pokładają ogromny wkład w rozwój naszego miasta. Bardzo miło jest mi w naszym wspólnym gronie przywitać prezesa Bialsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej Jarosława Łepeckiego. Bardzo dziękujemy, panie prezesie, za obecność. I wybaczcie, najdrożsi, że na tym poprzestanę, bo jest tak wiele istotnych i ważnych dla nas wszystkich nawzajem postaci na tej sali, że nie wybaczylibyście mi tak przydługiego przeciągnięcia naszego wspólnego spotkania, a złączył nas bardzo konkretny cel zaprezentowania kandydata na prezydenta miasta i kandydatów do Rady Miasta. Ale pozwólcie na jeszcze jedną bardzo osobistą refleksję. Dla każdego z nas najbliżsi i przyjaciele, rodzina są najważniejszym oparciem. To dzięki nim mamy siłę do codziennych zmagań. To oni stanowią pierwszą i najważniejszą inspirację do podejmowania przez nas śmiałych i odpowiedzialnych wyzwań. I w ten sposób chcę bardzo podziękować, że jak zawsze jest ze mną moja żona Ania. I moje dwie mamusie, Ewa i Teresa. Oraz tato Stefan. Teraz już wiecie, dlaczego nawet tak zacne i imponujące grono nie powoduje, że trema odbierze mi pewność siebie, gdy na co dzień czuję i mam to najsilniejsze wsparcie. Jeszcze raz chciałbym wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to, że nie tylko dzisiaj nasza wspólna obecność jest najlepszym dowodem na to, jak bardzo odpowiedzialnie i ambitnie traktujemy potrzebę ciągłej zmiany na lepsze Białej Podlaskiej, ciągłej zmiany jakości życia w naszym mieście, ukierunkowanej na podnoszenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Pozwólcie, że dla porównania odwołam się do liczb, bo liczby mówią prawdę. W kampanii wyborczej nie zawsze mieszkańcy miasta usłyszą prawdę od tych, którzy będą mieli swoje własne potrzeby do zrealizowania. Te liczby to 72 miliony złotych i 312 milionów złotych. 72 miliony złotych to wysokość inwestycji dokonanych w poprzedniej kadencji przez prezydenta Dariusza Stefaniuka z PiS-u i jego zastępcę od inwestycji Adama Chodzińskiego. 312 milionów to wysokość nakładów inwestycyjnych, które w tej kadencji ponieśliśmy na zmianę Białej Podlaskiej. I wciąż bardzo dynamicznie ten proces kontynuujemy. To jest ta niezaprzeczalna wartość naszego wspólnego wysiłku. Już dzisiaj bardzo wam za niego dziękuję
I już dzisiaj proszę Was o to, byśmy ponownie 7 kwietnia obdarzeni zaufaniem przez mieszkańców Białej Podlaskiej z równym zaangażowaniem, siłą i determinacją kontynuowali ten proces zmiany naszej ojczyzny, naszego miejsca na ziemi Białej Podlaskiej. Bardzo dziękuję i za chwilę będę miał wyjątkową przyjemność osobiście zaprezentować drużynę naszych kandydatów, ale w tej chwili wszyscy bardzo czekamy, by swoje słowa skierowali do nas nasi wspaniali goście. Tak, a że jest tak bardzo rodzinnie, to będą na pewno bardzo ciepłe słowa. Prosimy o rozpoczęcie panią posłankę Martę Wcisło. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Cóż, po takim wyjątkowym przemówieniu ciepłym pana prezydenta podwójnie jest mi miło być w gronie ludzi, którzy po pierwsze mają te same cele, czyli kochają Białą Podlaskę. Białą Podlaską, tak? Dobrze mówię? Przepraszam, tak? A poza tym przyszli tu, aby wesprzeć najlepszych kandydatów do Rady Miasta, do Sejmiku i na prezydenta. Panie prezydencie, szanowni państwo, drodzy parlamentarzyści, a przede wszystkim drodzy mieszkańcy Białej Podlaskiej. Jest mi naprawdę bardzo miło być dzisiaj z państwem tutaj. Nie sądziłam, że to grono będzie aż tak liczne. Myślałam, że spotkanie będzie bardziej kameralne. Ale cóż, przy takim prezydencie, przy takiej drużynie, przy takiej owocnej pracy przez ostatnie 5 lat nie mogło być inaczej. Ponad 300 milionów, tak, inwestycji w mieście Biała Podlaska to chyba rekord. Historyczny, jak mi mówi pan prezydent. Pan prezydent zmienia oblicze tego miasta, ale też zmienia nastawienie do drugiego człowieka. Zmienia nastawienie do całej grupy politycznej. Dziś z nami są szeroko rozumiani koalicjanci, ale też byli samorządowcy. Jest pan prezydent, tak, który przez lata pracował na rzecz tego miasta. I to jest, szanowni państwo, niezwykłe i wyjątkowe, że Michał Litwiniuk nie rywalizuje tylko, ale zachęca do rywalizacji na rzecz wspólnego dobra państwa i miasta. Będąc tutaj z państwem, tak przychodzi mi do głowy, że cóż można dzisiaj powiedzieć dodatkowo ponad to, co widzimy. Współpracę, pojednanie, zaangażowanie, udział wszystkich państwa, fantastyczną rodzinę Białej Podlaskiej na czele z rodziną państwa Litwiniuków. Mogę tylko powiedzieć, szanowni państwo, że wielu samorządowców, wielu kandydatów na prezydentów może pozazdrościć, bo rzeczywiście przez te 5 lat Michał zbudował fantastyczną drużynę. Jak rozmawiam czasami z jego najbliższym współpracownikiem Wojtkiem Sosnowskim, który też jest kandydatem do sejmiku i opowiada mi, co państwo robicie tu w Białej Podlaskiej, a byłam samorządowcem w Lublinie przez 9 lat wspólnie z kolegą Michałem Krawczykiem, pracowaliśmy dla Lublina. To widzę siebie, tak jak mogę sięgnąć pamięcią, to ogromne zaangażowanie i tą pracę dla państwa, bo praca w samorządzie jest najbliżej mieszkańców. Mieszkańców, którzy przychodzą z konkretnymi problemami i te problemy są rozwiązywane. Ale aby miasto nadal się rozwijało tak pięknie, tak intensywnie, tak dynamicznie, z taką drużyną, to ta drużyna musi być silna, musi mieć wsparcie, musi mieć większość w Radzie Miasta, bo mimo przeciwności, trudności z tym wsparciem i z tą większością w Radzie Miasta, Michał cały czas rozwijał miasto. Bo nie miałeś pełnego, nie miałeś większości, prawda? Wiem, jak to jest, szanowni państwo, jeśli się współpracuje z większością, a wiem, jak to jest, jak tej większości brakuje, bo tak było w Lublinie w 2000,
13, 12 udało się prezydentowi Żukowi zbudować tą większość ogromnym wysiłkiem. Tak jak w tej kadencji zrobił to Michał. Dlatego, aby nie przedłużać, chciałabym po pierwsze bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Chciałam bardzo serdecznie Państwu podziękować za to, że jesteście w ten piątkowy wieczór. Zaczyna się weekend, a Wy przyszliście na spotkanie polityczne. To znaczy, że tak samo mocno jak Michałowi leży Wam na sercu rozwój tego miasta. I tego rozwoju, i tej współpracy życzę Michałowi Białej Podlaskiej, przede wszystkim Państwu. Najlepszym kandydatem w Białej Podlaskiej jest Michał Litwiniuk. Zwyciężymy! I cała jego drużyna. Szanowni Państwo, Michał Litwiniuk najlepszym kandydatem do sejmiku. Wojtek Sosnowski, kolega, również, przepraszam, nie pamiętam nazwiska. Gratuluję, pozdrawiam, niech dobro sprzyja, a wszystko co złe, niech Białą Podlaską omija. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Pani posłanka Małgorzata Gromadzka. Szanowni Państwo, drodzy Bialczanie, tak jak posłanka Marta Wcisło powiedziała, tak licznie zgromadzeni, ale ja się nie dziwię, bo z Michałem się znamy nie od dziś. Razem współpracowaliśmy przez wiele, wiele lat, budowaliśmy Platformę Obywatelską, ale budowaliśmy też tą większość w wyborach do parlamentu. I dzięki Tobie, Michał, dzięki Twojemu wsparciu, dzięki Twojemu oddaniu i takiej koleżeńskości przezwyciężyliśmy. Udało nam się i Szanowni Państwo, zwyciężyliśmy. Jesteśmy teraz w trakcie odbudowywania naszego państwa. Idziemy w bardzo dobrym kierunku i chcemy wokół siebie mieć takich samorządowców właśnie jak Michał, Ty. Ja pamiętam Twój rower ustawiony w Twoim gabinecie i generalnie nasze spacery po mieście. I pamiętam, że jedno, co mi tkwiło w pamięci, Twoja bliskość w stosunku do mieszkańców. To jest ważna cecha i to jest cecha takiego człowieczeństwa. Bo Szanowni Państwo, inwestycje ponad 300 milionowe również chwalą Ciebie jako włodarza miasta, ale ja przede wszystkim cały czas podkreślam to, że jawimy się ludźmi, bo nic tak krótko nie trwa jak kadencja, jak powiedział mój znajomy, ale człowiekiem się jest zawsze. I Ty takim człowiekiem jesteś w stosunku do Twoich mieszkańców i to jest cecha, która jest niezbędna dla prawidłowego rządzenia i traktowania ludzi w należyty sposób. Dlatego gratuluję Państwu takiego prezydenta i liczę, Michał, i wszystkie ręce na pokład i będziemy Cię wspierać. I nawet teraz myśląc o tym, bo wiadomo, odległość znaczna jest, ale jesteście Państwo moimi wyborcami i nie wyobrażam sobie, żebyście mieli innego prezydenta niż Michał Litwiniuk, ponieważ nasza współpraca będzie w dalszym ciągu trwała, będzie owocna i tutaj zgromadzonych wszystkich kandydatów do samorządu. Liczymy, że ta większość Michał będzie, bo nie ma żadnej innej opcji, bo idziemy tylko i wyłącznie po zwycięstwo i również będziemy wspierać naszych kandydatów do sejmiku. Mówię tu o Tobie, Wojtku, który jesteś bardzo, bardzo dobrym strategiem i menadżerem. Chcę Ci powiedzieć, że bardzo doceniamy Twoją współpracę i zaangażowanie, budowanie miasta, ale również takie partnerstwo i koleżeńskość. Również z tego okręgu startuje Stanisław Żmijan, także będziemy robić, Szanowni Państwo, wszyscy wraz z naszymi koalicjantami, żeby ta większość sejmikowa była, ponieważ od sejmiku, jak sami wiecie, bardzo dużo zależy. Tam są fundusze dla Lubelskiego, fundusze dla naszych samorządów. I przede wszystkim nasz rząd będzie robił wszystko, żeby tą samorządność wzmacniać, żebyście mogli sami decydować o sobie i po prostu ubogacać te tereny. Także jestem z Wami, jestem do Waszej dyspozycji i Michał, zwyciężymy. Nie ma żadnej innej opcji. I dziękuję za zaproszenie. Serdecznie dziękujemy i kilka słów pan poseł Michał Krawczyk.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, polskie samorządy potrzebują ludzi, którzy rozumieją problemy mieszkańców. Polskie samorządy potrzebują ludzi, którzy potrafią skutecznie zarządzać swoją małą ojczyzną. Polskie samorządy potrzebują ludzi odpowiedzialnych, którzy, tak jak mówiła Małgosia, mają znakomity kontakt ze swoimi mieszkańcami, którzy potrafią skutecznie, zdecydowanie zarządzać swoją lokalną społecznością, ale z drugiej strony utrzymywać dobry kontakt ze swoimi mieszkańcami. Dlatego Biała Podlaska potrzebuje Michała Litwiniuka i potrzebuje jego drużyny, która tutaj, rozumiem, w większości jest też na tej sali. Proszę Państwa, ostatnie lata to były bardzo ciężkie lata dla polskich samorządów. Ostatnie lata to były lata, kiedy samorządy były podduszane przez polski rząd, przede wszystkim finansowo. Kiedy to w kancelarii premiera decydowano, na co mają być wydawane i kto, gdzie ma wydawać w jakie kwoty na lokalne inwestycje. I w tej trudnej sytuacji, pogarszającej się przez ostatnie 8 lat, a szczególnie przez ostatnie 4 lata sytuacji polskich samorządów, Biała Podlaska radziła sobie tak, jak powiedział przed chwilą pan prezydent. Biała Podlaska jest tą latarnią na mapie samorządu województwa lubelskiego, która pokazuje i oświetla i pokazuje, w jaki sposób należy skutecznie zarządzać samorządem, pomimo tego, że władza centralna robi wszystko, żeby rzucać samorządom kłody pod nogi i robiła wszystko przez ostatnie lata, żeby rzucać samorządom kłody pod nogi. Pomimo tego samorząd bialski tak znakomicie sobie radził. To teraz pomyślcie Państwo, co będzie przez następne 5 lat, kiedy Michał będzie miał w Warszawie partnera do rozmowy. Merytorycznego przede wszystkim, ale także partnera politycznego. Kiedy polskie samorządy, polskie samorządy będą miały do zagospodarowania 600 miliardów złotych funduszy z Unii Europejskiej, o których wiemy od kilku dni, że za moment zaczną do Polski płynąć. Dopiero wtedy Michał i jego drużyna będą mogli pokazać, na co ich stać, a stać ich jeszcze na więcej właśnie dzięki temu, że będą mieli partnera do merytorycznej i politycznej rozmowy w Warszawie. Proszę Państwa, ja Michała podziwiam nie tylko za to, jak zarządza Białą Podlaską, ale podziwiam go także za jego osiągnięcia i sukcesy sportowe, powiem Państwu szczerze. Też próbuję się trochę w sporcie, trochę innym niż Michał. Michał jeździ na rowerze przede wszystkim, chociaż widzę też inne zainteresowania. Ja biegam, ale mam nadzieję, że będę powoli dochodził do takiej formy, jaką reprezentuje wasz prezydent. Więc Michał, życzę ci na te najbliższe lata, zwycięskie po wyborach 7 kwietnia, jeszcze lepszej formy, ale przede wszystkim życzę Państwu i wszystkim koalicjantom, bo jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak Państwo skutecznie, Michał i jego drużyna, ale wszyscy Państwo wymienieni tutaj, którzy jesteście na tej sali, skutecznie zbudowaliście projekt polityczny, który pokazuje, że koalicja 15 października tutaj bardzo mocno jej serce w Białej Podlaskiej bije, bo mamy tu wszystkie środowiska, które tworzyły koalicję 15 października, a mamy dodatkowo także osoby, ludzi zaangażowanych społecznie, którzy są spoza polityki. I na tym właśnie polega idea samorządu i samorządności, że samorząd wokół siebie i liderzy samorządowi gromadzą wokół siebie ludzi z różnych środowisk politycznych, ale także spoza polityki. I bardzo tego gratuluję. I jestem przekonany o tym, że Michał będzie budował coraz lepszą formę przez te najbliższe lata, nie tylko fizyczną, ale także coraz lepszą formę Białej Podlaskiej. Bardzo Państwu tego życzę. Michał, wygrasz 7 kwietnia, Państwo wygracie, a przed Białą w najbliższych latach tylko sukcesy. Wszystkiego dobrego. Serdeczne dzięki. Pan Jacek Bury, przewodniczący Polska 2050 Szymona Hołowni w województwie lubelskim.
Dzień dobry, albo dobry wieczór już właściwie. Drodzy Państwo, Polska jest pięknym krajem. My jako naród jesteśmy pracowici, jesteśmy przedsiębiorczy, jesteśmy zaradni i tacy wojowniczy. Ale mamy też i swoje złe strony. Poproszę Was o dokończenie takiego powiedzenia dosyć popularnego. Gdzie dwóch Polaków, tam? Trzy zdania, proszę, wszyscy wiemy, tak? Polska 2050 Szymona Hołowni to jest partia, to jest ruch, który gromadzi w swoich szeregach ludzi konsensusu. Ludzi, którzy chcą rozmawiać, którzy chcą szukać rozwiązań, a nie problemów. Problemów wszyscy mamy dużo. A poszukiwanie tego, co jest dobre, co nas łączy, tego, co może być rozwiązaniem, jest najcenniejsze w tej naszej polskiej rzeczywistości. Tego nam czasami troszeczkę brakuje. Ale cóż za niespodzianka. Proszę Państwa, tutaj w Białej okazuje się, że można. Że Polak z Polakiem dogaduje się. Tym większa jest moja satysfakcja, że dokonał tego Michał, z którym się znam, którego szanuję. I tutaj w Białej rozmawiacie ze sobą, wypracowujecie porozumienie, wypracowujecie konsensus. Chcecie dla tej waszej małej ojczyzny, dla tego miasta rozmawiać ze sobą, pracować wspólnie, łączyć swoje wysiłki, żeby było lepiej. I to jest w zasięgu waszej ręki. Za to was wszystkich podziwiam i gratuluję. Gratuluję Michałowi, gratuluję całej Białej. Żeby nie przedłużać, to co już zostało tutaj osiągnięte jest waszym sukcesem. Ja jako szef regionu Polski 2050 gratuluję wam. Dokładamy się do tego, ponieważ nasi przedstawiciele, nasi ludzie będą z wami też pracować w Białej. Jesteśmy też członkiem tej szerokiej koalicji. Możecie liczyć na moją pomoc, naszych osób, które będą tutaj startowały i reprezentowały Polskę 2050 Szymona Hołowni w Białej. Możecie liczyć na naszych posłów w Warszawie i na samego Szymona. Jeszcze raz gratuluję i powiem tak. Cała drużyna i wasz lider Michał Litwiniuk ma nasze poparcie. Jesteśmy z wami. Bardzo dziękujemy. Marek Sulima, radny powiatu bielskiego, jeden z naszych regionalnych liderów PSL. No cóż, szanowni państwo, Biała to przecież stała się od pewnego czasu moją rodziną. 16,5 tysiąca głosów tu dostałem. Prosty chłop ze wsi. No niesamowite. Tak was pokochałem po prostu po tych wszystkich wojażach, po tych rynkach i po tych wioskach, jak jeździłem, jak dostawiałem w Ciery, to tu wracałem wieczorem, żeby oddychnąć i spotkać wspaniałych, kochanych ludzi. Po takich was później poznałem. A dał mi to możliwość Michał. On mi was pokazał. Ja 8 lat tu przyjeżdżałem i nie znałem was blisko. Dzięki niemu właśnie poznałem Białe z innej strony, tych wspaniałych, pracowitych ludzi. Dziś jest szczególny dzień, bo inaugurujemy właśnie... Aż spanikowałem. Wybory, kampanię, tak? Naszego prezydenta Michała Litwiniuka. Dlaczego mówię naszego? Bo Michał potrafi łączyć, potrafi przekazać swoją taką dobrą fluidę, które ja odczuwałem w sposób tak wspaniały, że dziś bez wahania powiem, Michał, tobie takie słowa zawsze mi w sercu były. Mówił to święty Augustyn, bo on bardzo kochał ludzi, że prawdziwa miłość i prawdziwy człowiek stoi mocno na dwóch nogach. Jedna dla Boga, druga dla drugiego człowieka. I uważam, że ty tak robisz. Jesteś ciepłym, dobrym człowiekiem, naprawdę, bo ja to odczułem w kampanii, którą Wojtkowi, Maćkowi bardzo wam dziękuję wtedy za te wsparcie na senatora i chciałbym Boga prosić, żeby te 16,5 tysiąca przeszło co do jednego głosu, jeszcze jeden więcej. Biała Podlaska rozwija się przepięknie, przecież ja to widzę codziennie jako obcy, mogę powiedzieć tutaj człowiek, jak się Biała przez te lata rozwijała. Drodzy Państwo, 312 miliony. To tak potężna, szybka ścieżka ekspresu, pociągu może, które dzięki twojej mądrej polityce, Michał, też zawdzięcza tutaj Biała Podlaska. Cóż,
można wiele wychwalać. Ja myślę, jak to mówię chłopi, dobrego konia nie trzeba chwalić, po prostu ty jesteś... Jesteś fajnym człowiekiem, razem jeździmy na motorach, razem jeździmy rowerami. Wiele rzeczy moglibyśmy robić razem, ale przede wszystkim... Ale przede wszystkim, Michał, jesteś temu wspaniałemu miastu potrzebny. Naprawdę, na te 5 lat, żeby jeszcze wiele dokonać, bo tym ludziom się to należy. Ja będę w tym wszystkim cię wspierał. I przede wszystkim też dziękuję ci z całego serca. Miałem piękne przemówienie napisane, ale widzisz, wszystko, scenariusz idzie zawsze inaczej. Ale dziękuję ci za to, że przyjąłeś moje koleżanki i koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, że nie wstydzisz się ich wziąć na listy. Mam nadzieję, że dostaną się, bo będę też ich bardzo mocno wspierał. A wam wszystkim powiem tak, drodzy państwo. 8 kwietnia moja... Ale 8 kwietnia, chcę dokończyć, moja kochana Biała obudzi się w szczęśliwości swego życia z nowym prezydentem Pawłem Litwiniukiem. I powiem wam jeszcze jedno. To nie nadzieja. Ja to wiem, Michał. 16,5 tysiąca plus jeden głos jest oddany dla ciebie. Boże, spraw to, bo temu człowiekowi po prostu się to należy. I... Z całego serca wspieramy! Michał! Tu tylko jeszcze Wojtek i tobie Maciek, bo po tych rynkach razem chodziliśmy. Gabrysi, naprawdę jesteście wspaniali. Michał, myślę, że te twoje sukcesy, bo ja ich blisko poznałem, wynika z tego, że też masz bardzo dobrą intuicję do ludzi. Po prostu masz wspaniałych przy sobie ludzi, inspiracyjnych, takich naprawdę ludzi pełnej krwi i jak coś robią, to nie robią na żarty. I Biała Podlaska dzięki temu tak pięknie się rozgrywa. Drodzy państwo, pamiętajcie, bo widzicie to, co się w Polsce trochę dzieje, tego takiego młynu jakby z rolnikami, bo ja tak jak jestem tym przedstawicielem. Uspokójcie to wszystko. Tam jest to wszystko tak już zamieszane. Trzeba się uspokoić. Mieć wiarę, to co tu pani poseł powiedziała, to pan poseł, mieć wiarę w to. Trzeba czasu, po prostu. Niektórzy nie umią odejść z honorem. Michał, dla ciebie jeszcze jedna rada. Kiedy dziadek Witosa, wnuk, spytał się, jak żyć, bo ty to musisz swoim konkurentom powiedzieć. Odpowiedział mu przepięknie. Powiedział, mówić prawdę, prawdą się kierować, do prawdy dochodzić, prawdy żądać. Ty od swoich konkurentów tylko na te wszystkie pytania odpowiesz bardzo dobrze, aby oni ci odpowiedzieli to wszystko prawdziwie. Także myślę, że jest szansa do tego, że zadasz im te pytanie, bo to przecież jakby nie oszukiwać, jakby nie chcieli oszukać, trzykrotni radni w Radzie już, no, wiceprezydenci i tak dalej, więc myślę, że można sobie śmiało rozmawiać i żądać tej prawdy, tak? Wszystkiego dobrego. Biała kochano, proszę was, oddajcie te wszystkie moje głosy, bo warty jest tego Michał Litwiniuk. Będzie prezydentem Białej Podlaski. I cała drużyna, oczywiście. Cała drużyna. Bardzo dziękujemy. Adam Wiczuk, członek Zarządu Krajowego Inicjatywy Polskiej. Mównica akurat, będzie mi dużo łatwiej móc się oprzeć i odciążyć nogę. Kochani, cieszę się, że mogę dzisiaj być tutaj razem z wami, podobnie jak 5 lat temu i na rogu razem wspólnie rozpoczynaliśmy kampanię wyborczą razem z przewodnictwem Riada Hajdara i Michała Litwiniuka. Tak i dzisiaj tak wiele środowisk łączy jedno. Dobro Białej Podlaski. W życiu samorządowym naszego miasta funkcjonuje od przeszło 20 lat i nie przypominam sobie tak trudnej i ciężkiej kadencji. Trudnej nie ze względu na wyzwania,
które udało się de facto wszystkie sprostać. Trudnej ze względu na trudności dotyczące dzielenia mieszkańców i próby dyskredytowania wszystkiego, co tylko można, bez względu na wszystko. Nawet tak ważne inwestycje jak budowa obwodnicy czy budowa mostu, o które zabiegał Riad Haider razem z parlamentarzystami, o finansowanie tych inwestycji, co się udało przeprowadzić. Gratuluję prezydentowi, Radzie Miasta, radnym, urzędnikom podjęcia tego trudu i dziękuję jako mieszkaniec. Nie można tutaj nie wspomnieć o Stowarzyszeniu Budujemy Most, które się zaangażowało w całą tę inicjatywę. Wielkie ukłony tutaj kieruję w kierunku Wojtka. Bielszczanie pokazali wielokrotnie, że najważniejsze są jedność i wspólnota. Pokazali przy wyborach to w 2018 roku. Wierzę to, że pokażą to też 7 kwietnia przy urnach wyborczych. Pokazali też to przy protestach pod Bielskim Szpitalem w obronie doktora Riada Haidara, który niełatwo mi jest o tym mówić z przyczyn oczywistych, kiedy nie zgodzili się, by ludzie z zewnątrz mieszali się w nasze lokalne sprawy. I by człowieka, który był jednym z nas, usuwać ze stanowiska w imię politycznej zemsty. Liczę na to, że nikt o tym nie zapomniał i da wyraz 7 w niedzielę przy wyborach. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Robert Woźniak, przewodniczący Komitetu Wyborczego Wyborców Prezydenta Michała Litwiniuka. Witam Państwa. Po tych ciepłych, przede wszystkim szczerych słowach, które tutaj padły, jako pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Prezydenta Michała Litwiniuka, chciałem poinformować wszystkich Państwa, ale przede wszystkim mieszkańców naszego miasta, że procedura z rejestracją radnych, kandydatów do radnych Rady Miasta Biała Podlaska zakończyła się. Zakończyła się sukcesem. Zostały zgłoszone wszystkie listy do 4 okręgów w naszym mieście. Szanowni Państwo, szanowni mieszkańcy, dziękujemy za każdy podpis, bo żeby to było możliwe, trzeba było zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia naszych kandydatów. Dziękuję za każdy podpis, za każdy uścisk dłoni, za każdą rozmowę i poparcie nas jako kandydatów na radnych miasta Biała Podlaska. Zebraliśmy ponad 4000 głosów poparcia. Nie pozostaje mi nic innego, jak ukłonić się nisko i szczerze za każdy ten głos podziękować. Ale to nie wszystko. Dalszą część i prezentację radnych, kandydatów na radnych wygłosi nasz przyjaciel, Michał, z którym razem, wspólnie zmieniamy Białą Podlaskę dla was mieszkańcy i podejmując tę rękawicę, ten skład, ta drużyna, którą za chwilę zostanie zaprezentowana przez Michała, to jest drużyna, która gwarantuje dalszy rozwój naszego miasta. Michał, poproszę Ciebie tutaj, zaprezentuj drużynę i poprowadź nas jako lider do kolejnego sukcesu i do kolejnej kadencji
bo tak blisko nam Biała Podlaska jest bliska, łączy nas Biała Podlaska, a hasło, które mówi zmieniamy Białą dla Was, to jest wspólne hasło i wspólnie dążmy do tego celu. Michał, dzięki. Kochani, pozwólcie, że ja także osobiście bardzo serdecznie podziękuję Robertowi. Zobaczcie, jaki to jest wielki i silny facet. Nawet w ten symboliczny sposób pokazujemy, jak silną, gotową do najtrudniejszych wyzwań drużyną jesteśmy. Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców prezydenta Michała Litwiniuka, radny miejski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Robert Woźniak. Pięknie dziękuję wszystkim naszym wspaniałym gościom za te serdeczne, ciepłe słowa wsparcia i jedności z nami, Bialczanami. Zobaczcie, droga drużyno, popatrzmy wszyscy, drodzy Bialczanie, jak ta nasza bardzo dobra Bialczan współpraca rezonuje, jak magnes przyciąga dobrych ludzi, którzy są gotowi wzmacniać siłę naszej drużyny i będziemy naszych państwa parlamentarzystów trzymać za słowo, pomagać z perspektywy Warszawy, miejsca, w którym są podejmowane bardzo ważne dla rozwoju samorządów decyzje, by Biała Podlaska dalej dynamicznie się rozwijała, byśmy wspólnie z tak wspaniałymi przyjaciółmi zmieniali Białą Podlaską. A chcemy to w najbliższej kadencji samorządu robić z drużyną radnych, której kandydatów w tej chwili będę miał nieukrywaną przyjemność i zaszczyt przedstawić. Przedstawimy naszych kandydatów na radne i radnych zgodnie z porządkiem układu okręgów wyborczych. W pierwszej kolejności zaprezentujemy kandydatów na radne i radnych w okręgu numer 1. Zapraszamy, by ukazał się nam wszystkim lider listy, Waldku. Jeden z najbardziej doświadczonych samorządowców Białej Podlaskiej. Także bardzo doświadczony przedstawiciel organów administracji państwowej. Bo nie tylko wieloletni dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego, także mój dyrektor, dziś kolega, kurator oświaty w województwie lubelskim oraz wieloletni wiceprezydent naszego miasta Waldemar Godlewski. Dziś ubiega się ponownie o mandat radnego miasta Białej Podlaskiej jako wiceprzewodniczący Rady Miasta obecnej kadencji. Na miejscu drugim naszej listy kandydatów Kasia Pietraszkiewicz. Kasiu, bardzo Cię serdecznie zapraszamy. Zostańcie proszę. To taka ciekawostka, przed chwilą usłyszałem techniczną uwagę, by nie stawać na tle wyświetlanych napisów, bo wygląda się jak z wytatuowaną twarzą. Ale jeżeli clue kampanii jest przykuwanie uwagi wyborców, to może wcale nie jest to najgorszy sposób. Katarzyna, bardzo doświadczony samorządowiec i społecznik, na co dzień współpracująca z najbardziej potrzebującymi jako kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie. Świetnie znana mieszkańcom Białej Podlaskiej i naszego regionu. Była już kandydatką na posła Sejmu, na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, a dzisiaj jako doświadczony samorządowiec i zaangażowana społecznik będzie się starała, by wspierać Białą Podlaską w jej rozwoju jako przyszła radna. Dziękujemy, Kasiu. Remigiusz Zachariasz to jeden z kandydatów reprezentujących
Polskę 2050 Szymona Hołowni na naszych listach. To jeden z naszych partnerów, o których z takim przekonaniem mówił przed chwilą Jacek Bury. To przykład naszej współpracy środowisk Koalicji 15 października w ramach tej formuły, która jednoczy osoby chcące wciąż zmieniać Białą Podlaską. Remigiusz jest już zasłużenie emerytowanym, bardzo doświadczonym oficerem w stanie spoczynku służby celnej. Kierował takimi placówkami swoje bogate doświadczenie w administracji państwowej. Będzie jako radny wykorzystywał dla rozwoju naszego bialskiego samorządu. Dziękujemy, że jesteś na pokładzie. Krysia Nowicka. Przede wszystkim pani prezes najstarszego, nieprzerwanie działającego w Białej Podlaskiej od ponad 100 lat Stowarzyszenia Kołobialczan. Stowarzyszenia, które pod kierownictwem Krysi podjęło w ostatnich latach kilka imponujących przedsięwzięć, spośród których pozwolę sobie wymienić inicjatywę budowy pomnika Romana Kłosowskiego, słynnego maliniaka, wspaniałego aktora, który rozkochał w sobie kilka pokoleń nie tylko wiernych widzów telewizyjnych, bo przecież był znakomitym aktorem teatralnym, a dla nas Bialczan jednym z nas. I to właśnie z naszej wspólnej inicjatywy prezydenta miasta i kierowanego przez Krysię Koła Bialczan zbudowaliśmy dzięki zaangażowaniu naszej lokalnej społeczności, dzięki ofiarności mieszkańców Białej Podlaskiej ten wspaniały pomnik, posturę Romka Kłosowskiego, która zdobi nasz Plac Wolności. To Krystyna potrafiła swój koncyliacyjny i społecznikowski charakter wykorzystać do tego, by zaangażować naszą miejską społeczność w zbiórkę. Zebraliśmy wspólnie kilkadziesiąt tysięcy złotych, które uzupełnione o wkład z budżetu miasta pozwoliły zrealizować tą inicjatywę. Już możemy się wspólnie umówić, że bodajże 27 marca, gdy obchodzimy Dzień Teatru i Dzień Aktora, wspólnie Romkowi Kłosowskiemu złożymy wiązankę i przekażemy nasze wspólne najlepsze życzenia. Krysia na co dzień służy także mieszkańcom Białej Podlaskiej jako kierownik filii naszej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Orzechowej obok klubu Eureka. Jest znaną i lubianą promotorką tej, jesteśmy przekonani, że nie odchodzącej do przeszłości, sztuki i pasji, czytania książek. Dziękujemy, Krysiu, że jesteś z nami. Kolejny z kandydatów na liście, nasz niezawodny radny kilku kadencji, społecznik, bardzo aktywny mieszkaniec osiedla Orzechówek, zaangażowany w niezliczoną liczbę inicjatyw, także tych najpopularniejszych projektów w budżecie obywatelskim, pełniący doniosłe funkcje w Radzie Miasta, między innymi kierujący i współkierujący Komisją Gospodarki i Finansów Miasta, ale także działający z powodzeniem od wielu lat na bardzo wymagającym rynku bialski przedsiębiorca. Marcin te wszystkie swoje cechy, doświadczenia zawodowe i społecznikowskie z zaangażowaniem wdraża w pomoc w rozwoju Białej Podlaskiej. To także przecież radny obecnej kadencji, członek tej drużyny, na której jak na Zawiszy mogłem przez ostatnich 5 lat polegać. Ufam, że tak będzie również przez kolejnych 5 lat. Dziękujemy, Marcin. Małgosia Janik. Ta urocza i zarażająca wdziękiem i przepięknym uśmiechem dziewczyna to zaangażowana społecznik. Nie tylko z racji wyjątkowego zaangażowania w działalność jednego z najbardziej aktywnych środowisk promujących sport i aktywność ruchową w Białej Podlaskiej, klubu biegacza Biała Biega. To Gosia jest tą twarzą, która wita co roku setki
uczestników zawodów odbierających swoje pakiety startowe, która nawet gdy zgłaszamy się po nie, gdy pada deszcz, a bywa, że i śnieg, swoim uśmiechem powoduje, że jest nam gorąco i że nie ustaje w nas płomień gotowości do podejmowania najtrudniejszych nawet wyzwań. Właśnie tę energię Gosia wniesie do Rady Miasta, a dodatkowo doświadczenie pracownika Białskiej Oświaty, tej zaadresowanej do najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Bardzo dziękujemy, Gosiu, że jesteś z nami i z radością to podkreślę. Gosia prywatnie jest mamą naszej wyjątkowej wokalistki, która sławiła także niedawno, chociaż robi to od tylu lat, piękne imię artystycznej Białej Podlaskiej w programie The Voice of Poland, Zuzi Janik. Dziękujemy, Gosiu. I nasz niezawodny, uwielbiany przez swoich uczniów profesor wychowania fizycznego i z równą pasją i wdzięcznością traktowany przez swoje zawodniczki trener oraz prezes uczniowskiego klubu sportowego Szóstka, Grzegorz Piszcz, autor tegorocznego sukcesu. Nie wszyscy pewnie w Białej Podlaskiej zdążyli powziąć tę wiadomość. Wszystkie trzy roczniki rozgrywkowe. Żebym się nie pomylił, młodziczki, kadetki i juniorki wygrały w tym roku Mistrzostwo Województwa. Tak Biała Podlaska odciska swoje sportowe piętno w siatkówce dziewcząt dzięki pracy naszego wspaniałego trenera. Bardzo dziękujemy, Grzegorz, że jesteś z nami. Dziękujemy bardzo drużynie kandydatek i kandydatów na radnych w okręgu numer 1. Brawo dla was. Pora na kandydatki i kandydatów na radne i radnych w okręgu numer 2. Nie muszę przedstawiać lidera listy, ale dla formalnego porządku. Maciej Buczyński, wiceprezydent miasta. Czy my wszyscy wialczanie odnotowujemy w pamięci ten fakt, że jestem pierwszym prezydentem, który dla oszczędnego samorządu postanowił powołać tylko jednego zastępcę? To jeden ze sposobów, w jaki spełnialiśmy obietnicę, że będziemy bardzo intensywnie i merytorycznie pracować, nie będziemy mnożyli stanowisk, ale bym miał taki komfort, potrzebowałem bardzo merytorycznego, jedynego zastępcy. I to nasze wspólne pragnienie ziściło się w osobie Macieja, jeden z najbardziej doświadczonych samorządowców. W swojej bogatej, ponad 20-letniej karierze samorządowca pełnił tak doniosłe funkcje jak naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta, odpowiadał za bardzo skuteczną absorpcję środków zewnętrznych, przede wszystkim unijnych w pierwszych okresach poakcesyjnych, ale także w okresie przedakcesyjnym, gdy sięgaliśmy po środki z funduszu FARE. Był zastępcą skarbnika, wreszcie od 5 lat jest niezmiennie jedynym zastępcą prezydenta, a w niedawnej kampanii do parlamentu dał się poznać także jako bardzo aktywny społecznik, który uzyskał rekordową liczbę głosów. Maćku, bardzo dziękujemy, że wciąż niezmiennie jesteś na wspólnym pokładzie. Jako drugi z kandydatów na liście, no pewnie, że znany i lubiany, bardzo doświadczony radny wielu kadencji, to od 2006 roku. Mariusz, mamy przyjemność współpracować w miejskim samorządzie. Profesor Szkoły Podstawowej nr 3, nauczyciel i trener kilku dyscyplin sportu, niegdysiejszy mistrz Europy w taekwondo, ale także miłośnik piłki nożnej. Przez wiele lat organizował naszą miejską społeczność jako prezes Białskiej Ligi Piłkarskiej, organizując rozgrywki dla setek zawodników,
z naszego miasta i szerokiej okolicy. Dzisiaj trenuje najmłodszych piłkarzy ręcznych w naszym uczniowskim klubie sportowym Olimpia, a na co dzień w pracach Rady Miasta przewodniczy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Mariusz swoim doświadczeniem świadczy o sile naszych kandydatów do Rady Miasta, daje rękojmię właściwego prowadzenia naszych wspólnych spraw także w kolejnej kadencji. Bardzo dziękujemy, Mariusz. Powiem żartobliwie, klęska urodzaju. Na naszych listach jest 10 radnych klubu Koalicji Obywatelskiej. Tak silna drużyna. To prawie połowa składu Rady Miasta i każda z koleżanek i kolegów to doświadczeni, bardzo zaangażowani, bardzo efektywni radni. Ci, którzy potrafią w niezrównany sposób utrzymywać ciągły, bieżący kontakt z lokalną społecznością. Niektórzy zazdroszczą Frankowi Ostrowskiemu takiego zdrowia. Pewnie, że bardzo młodo i dziarsko się prezentuje, ale jest już na zasłużonej emeryturze jako podpułkownik, pilot bojowy wojskowy w stanie spoczynku, a na osiedlu, które umownie określamy mianem Zatorami, jest wciąż jednym z najaktywniejszych mieszkańców, potrafiącym zorganizować tę lokalną społeczność do przeróżnych inicjatyw. Franku, bardzo dziękujemy, że jesteś w drużynie. Beata Arseniuk, kolejna z niezrównanych dziewczyn społeczniczek. Również mieszkanka osiedla Zatorami. W pierwszych latach naszej kadencji nie wiedziałem, że będziemy mieli okazję tworzyć jedną drużynę, idąc wspólnie w wyborach do Rady Miasta. A to był ten moment, w którym się poznawaliśmy i Beata była jedną z tych takich mocno konsekwentnych w kontaktach z prezydentem jako społecznik, upominających się o załatwianie ważnych i potrzebnych spraw tego osiedla. Wykorzystywała przy tym celnie swoje bogate doświadczenie zawodowe, jest świetną księgową, swoją wiedzą dzieli się ze studentami studiów pomyldyplomowych na Akademii Bialskiej, ale przede wszystkim oddała już i będzie wciąż jako radna oddawać serce za rozwój osiedla Zatorami. Beatko, bardzo ci dziękuję także za tą presję, którą tak skutecznie wywierałaś na prezydencie. Ania Lewczuk, kolejna dziewczyna, aktywistka i społecznik. Niezrównana w roli mamy czworga dzieci, jako aktywna bizneswoman i przedsiębiorca, pewną ręką prowadząca tak bogaty rodzinny dom, a jeszcze znajdująca czas, by przez kilka pokoleń swoich dzieci wysyłanych do szkoły podstawowej nr 3 angażować się w pracę Rady Rodziców. Dumnie i w sposób nader aktywny pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Rodziców tej jednej z największych szkół w Białej Podlaskiej. Aniu, bardzo dziękujemy, że jesteś z nami. I to kolejny przykład tego, że nasze listy także urodą stoją. Emilka Denisiuk. Emilio, bardzo cię serdecznie witamy w naszej drużynie. Społecznik, aktywistka, która także niektórym radnym tej kadencji Rady Miasta, i wszyscy wiemy dokładnie, o które środowiska nam chodzi, udowodniła, że jako mieszkanka swojego osiedla potrafi także radnym pokazywać, w jaki sposób należy zadbać o interes lokalnej społeczności, jak Lewica zaangażowała się w walkę o budowę ośrodka spotkania międzypokoleniowego, tego interdyscyplinarnego miejsca kultury przy ulicy Kruczej. Takiej energii i takiej determinacji nam potrzeba. Emilia, bardzo się cieszymy, że i twoją siłą nasze listy stoją. Zapraszam cię do drużyny. Listę
zamyka jeden z liderów miejskiego PSL-u. Marek Makarewicz. Człowiek silnie związany z lokalną społecznością, społecznik, który swoim także działaczowskim zaangażowaniem pokazuje, jak ważną i istotną rolę w naszej lokalnej społeczności odgrywały środowiska na co dzień, kojarzone przecież z obszarami wiejskimi. Tak Biała Podlaska jest bardzo silnie osadzona w naszej tradycji i kulturze, tej związanej z ziemią i z dbałością także o ekologię i przyrodę. Marek jest gwarantem, że nie zapominamy o tych wartościach i także o nie będziemy wspólnie z Markiem jako radnym dbali. Dziękujemy, że jesteś. Drużyna kandydatek i kandydatów do Rady Miasta w okręgu numer 2. Dziękujemy Wam bardzo. Okręg numer 3. Pełnomocnik naszego komitetu wyborczego Robert Woźniak. Raz jeszcze Robert. Pozwólcie, że przypomnę, co już zostało dzisiaj powiedziane. Przewodniczący klubu radnych, najpracowitszego klubu radnych, tego, który bez wątpliwości za każdym razem w każdym z istotnych głosowań w Radzie Miasta wspierał rozwój Białej Podlaski, tego, który w przeciwieństwie do dwóch innych klubów w Radzie Miasta może z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością podpisać się pod naszym dumnym hasłem, iż zmieniamy skutecznie Białą Podlaską. Wyobraźcie sobie, jaka to odpowiedzialność i ile interpersonalnych umiejętności i koncyliacyjnego talentu potrzeba, by jako przewodniczący klubu radnych, stanowiącego emanację tych wielu środowisk, które złączyliśmy, zapewnić bardzo dobrą w tym klubie radnych współpracę, wygasić poziom emocji przy naturalnych w demokracji różnicach zdań i pomóc wypracowywać bardzo konstruktywne rozwiązania. To właśnie na ręce Roberta jako prezydent miasta składam wyrazy wdzięczności wobec wszystkich koleżanek i kolegów radnych, na których w tej kadencji niezawodnie możemy liczyć. Bardzo Wam dziękuję. Piotr Gajek. Zapraszamy Cię, Piotrze, na podium drużyny. Piotr również jest przedstawicielem środowiska Stowarzyszenia Polska 2050 Szymona Hołowni, kolejnym z silnych zawodników stanowiących tą oś naszej współpracy w ramach szerokiej, ponadpartyjnej drużyny. Piotr wnosi do naszego wspólnego projektu swoje bardzo bogate doświadczenie pracownika administracji rządowej. Był wicedyrektorem Izby Celno-Skarbowej. Ma bardzo bogate doświadczenie pracy w organach. Świetnie zna te przepisy i gwarantuje to merytoryczne wsparcie w pracy naszego klubu radnych w kolejnej kadencji. Dziękujemy, że jesteś z nami. I to jest ten moment, w którym wypada wypowiedzieć formułę: tego kandydata przedstawiać nie trzeba. Pan prezydent Andrzej Czarski. Tylko z formalnej powinności wspomnę, że pan prezydent nie tylko przez 16 lat z powodzeniem zarządzał rozwojem naszego miasta, także w trudnych i wymagających czasach, ale swoje doświadczenie zawodowe budował na bardzo wymagających i prestiżowych stanowiskach. Już wcześniej pełnił funkcję wojewody bielsko-podlaskiego oraz wicemarszałka Senatu pierwszej kadencji.
Wielkie brawa, Andrzeju. Bardzo dziękujemy, że ze swoim bogatym doświadczeniem zasilasz naszą drużynę. Dla mnie osobiście, jako prezydenta miasta twojego następcy, jest to nobilitujące. Kolejny z bardzo doświadczonych radnych, radny senior, najbardziej doświadczony radny tej kadencji, Edward Borodiuk. Obok bogatego doświadczenia samorządowego też bardzo doświadczony pracownik miejskiej oświaty, wykładowca akademicki, doktor teologii, siła przekonującego spokoju, zrównoważenia i odpowiedzialności, tak potrzebna w burzliwych czasem obradach Rady Miasta. Dziękujemy, Edward, że wciąż na pokładzie. Małgosia Światłowska. Kolejna imponująca aktywnością, pięknym uśmiechem i zaangażowaniem dziewczyna na naszych listach. Swoje bogate doświadczenie w działalności społecznikowskiej gromadziła przez lata jako aktywny członek Koła Bialczan, wręcz osobiście zmuszona do tego, by tę aktywność wykazywać, bo uczyła się działania dla dobra lokalnej społeczności od nieodżałowanego prezesa Koła Bialczan, Marka Światłowskiego, swojego taty. Bardzo dziękujemy, Małgosiu, że jesteś z nami. I kolejna siła kobiecego wdzięku, urody i przebojowości, Karolina Krupińska. Karolina reprezentuje w naszym gronie tę tak istotną dla sprawności funkcjonowania samorządu sferę przedsiębiorczości komunalnej. Na co dzień jest pracownikiem Bialskiej Spółki Wodociągowo-Kanalizacyjnej, a prywatnie jako mieszkaniec jednego z najdynamiczniej rozwijających się osiedli wzdłuż ulicy Armii Krajowej, lokalnym społecznikiem zaangażowanym w rozwiązywanie problemów trapiących mieszkańców tej części miasta, także bardzo aktywną promotorką projektów do budżetu obywatelskiego. Karolina, życzymy sobie, byś jako nasza radna dalej tę aktywność wykazywała. Wśród nas nie mogło zabraknąć także znanych i lubianych przedstawicieli świata sportu. Znakomity piłkarz ręczny, który swoją karierę zawodową kontynuował także poza granicami Białej Podlaskiej. Na co dzień przedstawiciel służb mundurowych i doświadczony społecznik Sebastian Michalczuk. Asia Czudowska, kolejny przedstawiciel tak kompletującej ofertę, którą jako kandydaci na radnych składamy mieszkańcom Białej Podlaskiej, części aktywności mieszkańców naszego miasta. Jedna z najbardziej doświadczonych przedsiębiorców, właścicielka, szefowa hurtowni Hela, a na co dzień potrafiąca w sposób niezrównany dzielić się dobrem, wspierająca mnóstwo inicjatyw o charakterze dobroczynnym, życzliwa nie tylko pracownikom swojej firmy i licznym klientom, ale przede wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej społeczni. Bardzo dziękujemy, Jasiu, że jesteś z nami. Siła młodości i przebojowości oraz kolejny dowód na to, jak szerokie środowisko stanowimy, współprzewodnicząca Nowej Lewicy, młoda, a już bardzo doświadczona liderka, Natalia Klimkowicz.
kandydaci naszego wspólnego, ponadpartyjnego komitetu na radny i radnych Rady Miasta z okręgu numer 3. Brawo dla Was! Dziękujemy Wam bardzo i pora na przedstawienie kandydatów w ostatnim, czwartym okręgu. Mam... Mam zaszczyt i przyjemność otwierać naszą wspólną listę. Mam głębokie przekonanie, że wśród naszych koleżanek i kolegów kandydatów na radne radnych i przyszłe radne i radnych jest także przyszła prezydent naszego miasta lub przyszły prezydent Białej Podlaskiej, ponieważ jak pewnie dobrze kojarzycie, ja dokładnie w ten sposób rozpocząłem swoją samorządową przygodę i misję w Białej Podlaskiej. Nie było to moje pierwsze zetknięcie z samorządem. Miałem zaszczyt i przyjemność pełnić kierownicze funkcje w samorządzie studenckim na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie byłem przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. Pełniłem też funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu Studentów Uniwersytetu w Białymstoku. I ta pasja samorządowa, kiełkując już w tym młodym wieku, przyjęła później tą dojrzalszą postać w kadencji 2006-2010. Po raz pierwszy objąłem mandat radnego naszej Rady Miasta. Uzyskiwałem go w reelekcjach, w kolejnych dwóch kadencjach. Potem byłem wiceprezydentem miasta, aż wreszcie ponad 5 lat temu. Tym ukoronowaniem kariery samorządowej stała się ta zaszczytna funkcja prezydenta miasta. Na drugim miejscu naszej listy w okręgu numer 4 Krysia Beń, jedna z najbardziej kompetentnych radnych rady tej kadencji. Witaj, Krysiu. Krysia, która swoim bogatym doświadczeniem zawodowym wspiera ten infrastrukturalny, dynamiczny rozwój Białej Podlaskiej. Jesteśmy dumni z tego, że w tej kadencji wybudowaliśmy i przebudowaliśmy 50 dróg w naszym mieście. Zaczynaliśmy tę kadencję z 7 rondami w Białej Podlaskiej. Kończymy ją z 17 rondami w Białej Podlaskiej i wciąż projektujemy i budujemy kolejne. Wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy rekordową ilość chodników oraz dróg rowerowych. Podkreślam to w momencie, gdy prezentujemy Krysię jako kandydatkę na radną, bo to między innymi jej bogate doświadczenie i wsparcie, jakiego w Radzie Miasta nam udzielała, było trudne do przecenienia w procesie dynamicznego rozwoju naszej infrastruktury drogowej. Dlatego, że Krysia w swoim życiu zawodowym przez długie lata jako dyrektor powiatowego zarządu dróg właśnie takimi procesami w samorządzie kierowała. Dziękujemy, Krysiu, że jesteś z nami. Paweł Siłakiewicz, przewodniczący Nowoczesnej i radny tej. Paweł na co dzień jest przede wszystkim świetnym przedsiębiorcą, prowadzi swoją firmę rodzinnie, co przyznajmy jest istotną zaletą w dzisiejszym świecie, ale nie tylko jako biznesmen. Świetnie sobie radzi i zjednuje sobie bardzo szerokie grona wdzięcznych klientów. Jest także społecznikiem, bardzo zaangażowanym radnym i także Paweł jest adresatem mojej wdzięczności za to wsparcie, które od Was w tej kadencji otrzymuję. Dziękujemy, Paweł, że jesteś z nami. Małgosia Nikolska. Małgosia Nikolska. Czarująca dziewczyna, Małgosia. Którą
pokolenia Bialczan znają i z wdzięcznością wspominają jako wieloletnią dyrektor Muzeum Południowego Podlasia. To jedna z tych postaci w naszej miejskiej społeczności, które odegrywały i wciąż odgrywają w dzisiejszej roli przewodniczącej Rady Muzeum Południowego Podlasia istotny wpływ na rozwój kultury w Białej Podlaskiej. To między innymi spod ręki Małgosi i jej współpracowników wyszedł pod jej troskliwym i profesjonalnym okiem został stworzony projekt rewaloryzacji naszego Muzeum Południowego Podlasia, który dzięki środkom unijnym wyniósł je do rangi jednego z najpiękniejszych w Polsce, podziwianego przez gości odwiedzających nas i przyjeżdżających do Białej nie tylko z naszego kraju, ale także z innych państw. To właśnie Małgosi ręka odcisnęła to silne piętno na rozwoju radziwiłłowskiej perły, która jest naszym dziedzictwem kulturowym i tak pięknie świadczy o historycznej tożsamości naszego miasta. Małgosiu, bardzo dziękujemy, że jesteś z nami. Z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł dzisiaj przybyć na spotkanie Józef Szeptycki, świetnie znany Bialczanom, bardzo doświadczony przedsiębiorca, przez wiele lat jeden z liderów Bialsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej, a do dziś aktywny społecznik, angażujący się w niezliczone przedsięwzięcia jako... No i teraz proszę pozwolić, że muszę wyłuskać z pamięci właściwy tytuł. Starszy? Podstarszy Podlasko-Kozierackiego Bractwa Kurkowego. Biała Podlaska szlachecką tradycją stoi. Także dzięki Józefowi. Cieszymy się, że jest z nami. Beata Drwięga, znana i ceniona nauczyciel i pedagog, przedstawiciel tak ważnego w naszej miejskiej społeczności środowiska nauczycielskiego. W tej kadencji udowodniliśmy, że oświata jest jednym z priorytetów, że jej rozwój leży na sercu naszego miejskiego samorządu. To takie osoby jak Beata angażowały nasz miejski samorząd, także mnie osobiście jako prezydenta, do bezwarunkowego wsparcia strajkujących przeciwko polityce ówczesnego rządu nauczycieli. To Beatka na co dzień wspiera nas pomysłami. Tu widzę wdzięczną minę pana naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, doktora Stanisława Romanowskiego. Beatko, będzie nam bardzo miło, gdy to swoje bogate doświadczenie wykorzystasz w pracy radnej naszego miasta. Skoro o oświacie mowa, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białej Podlaskiej, Asia Chulińska. Nie tylko środowisku bialskich szkół, przedszkoli, bursy szkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej Joanny przedstawiać nie trzeba. Razem ze swoimi współpracownikami ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, także w tych niedawnych, bardzo trudnych dla oświaty czasach, stała na pierwszej linii frontu, zażarcie walcząc o prawa nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli. W tej swojej roli bywała też trudnym partnerem dla prezydenta miasta jako organu prowadzącego, bo potrafiła wyłuskać z naszych, bywa, że przecież istotnie ograniczonych możliwości, wszystko, co można było, a nawet więcej, by nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mieli właściwe i godne warunki pracy. Tę walkę toczyła też i wciąż toczy o prawa rodziców i dzieci. I ktoś pewnie celnie by zauważył, że to trudni partnerzy dla prezydenta. Czy na pewno chce sobie ułatwić pracę
tak wymagających partnerów, zapraszając do najbliższego grona. Tak, bo nie boimy się odpowiedzialności, nie unikamy tych nawet trudnych wyzwań i rozumiemy, jak ważnymi partnerami są ci, którzy wieloletnią swoją pracą udowodnili, że przede wszystkim stoją na straży oświaty nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców i dzieci. Dlatego bardzo dziękujemy, Asiu, że jesteś z nami. Siła młodości. Kasper Łaskarzewski, mieszkańcom Białej Podlaskiej. Bardzo dobrze znany jako opiekun naszej pierwszej miejskiej pasieki. To było wydarzenie w tej kadencji, gdy mogliśmy się, jako przecież jedno z niewielu wcale miast, pochwalić uruchomieniem pierwszej pasieki, która jest całkowicie samorządowa, która jest przez miejski samorząd prowadzona. W dodatku przecież w przestrzeni publicznej, bardzo chętnie odwiedzanej przez mieszkańców miasta, tych wielu pokoleń, od wnuków do dziadków, Małpiego Gaju. Nie zdobyłbym się na taką odwagę, gdyby nie wsparcie Kacpra, który jako absolwent, czy się nie pomylę, gdy powiem jedynego w Polsce technikum pszczelarskiego w Nałęczowie, zgłosił w Pszczelej Woli, nie zgłosił do mnie z takim pomysłem. Ale nie tylko jego pasja do pszczół, która tak pomaga nam ekologicznie, przyjaźnie rozwijać Białą Podlaską, świadczy o jego społecznikowskim zaangażowaniu. Bo był także przewodniczącym samorządu studentów Akademii Bialskiej, jednym z najbardziej aktywnych studentów i także w tej roli, choćby przy organizacji juwenaliów, mieliśmy okazję przekonać się, jak świetnym kandydatem przyszłym na radnego jest Kacper. Dziękujemy, że jesteś z nami. Drużyna kandydatek i kandydatów na radnych w okręgu numer 4. Brawo dla was! Kochani, dziękuję wam bardzo. Jeszcze raz chciałbym wszystkim państwu bardzo serdecznie podziękować. Naszym wspaniałym gościom, którzy swoją obecnością dodajecie nam animuszu, choć zauważacie, że w tak silnym gronie ponadpartyjnej, bardzo szerokiej współpracy tego animuszu nie brakuje. Ale dodajecie nam przekonania, że to, co robimy w Białej Podlaskiej, jak na co dzień ją zmieniamy, jest dostrzegane tam, gdzie zapadają najważniejsze decyzje. I wasze codzienne wsparcie, którego już tak wiele w Białej Podlaskiej otrzymaliśmy. I to równie ważne, deklarowane w przyszłości, jest dla nas trudne do przecenienia. Jesteśmy szczęśliwi, że poczuliście się członkami naszej drużyny. Bardzo dziękuję także wszystkim środowiskom, z którymi wspólnie naszą formułę współpracy dla zmiany Białej Podlaskiej tworzymy. Bo pokazujemy tę dojrzałość, tę tak oczekiwaną przez mieszkańców Białej Podlaskiej formułę wyrażoną przepięknym powiedzeniem: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. To także apel, który wysyłamy do wszystkich środowisk ubiegających się o głosy mieszkańców w tych nadchodzących wyborach samorządowych. Bierzcie z nas przykład. Przez ostatnich 5 lat pokazaliśmy, jakim wspaniałym efektem dobrej współpracy dla rozwoju miasta może być ciągła, pozytywna, tak dynamicznie zachodząca w Białej Podlaskiej zmiana. Jak wiele zagrożeń niesie brak woli dobrej współpracy, który był tak dostrzegalny w zachowaniach niektórych środowisk rzucających nam kłody pod nogi. Wreszcie, jak bardzo skutecznie potrafimy zmieniać Białą Podlaską, udowadniając to w ostatnich latach, gdy, nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że to powiem,
nie zawsze mogłem liczyć na wsparcie ówczesnych władz państwowych. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że jako prezydent miasta nie byłem pupilem ani ówczesnej władzy rządowej w Warszawie, ani władzy w Sejmiku Województwa, którym też rządzi Zjednoczona Prawica. A mimo to, na przekór tym wszystkim trudnościom, dzięki wspaniałej współpracy i bardzo efektywnej pracy miejskiego samorządu, pozyskaliśmy rekordową ilość środków zewnętrznych, nie tylko przecież z Unii Europejskiej, także ze środków budżetu państwa, i wykonaliśmy tą historyczną zmianę. 312 milionów złotych inwestycji do 72 milionów w poprzedniej kadencji. Właśnie rękojmie takiej pracy mieszkańcom Białej Podlaskiej z zaprezentowaną dzisiaj drużyną dajemy. Prosimy was o głosy 7 kwietnia. Zwyciężymy! Szanowni państwo, mamy taką porę. Przyzwyczajeni jesteśmy, że mniej więcej o tej porze chcemy sobie obejrzeć dobre wiadomości i przez kilka minut zapraszamy państwa do właśnie obejrzenia tylko dobrych wiadomości z tylko faktami na paskach. Mamy problem techniczny z dźwiękiem, ale wizual jest świetny. To jest właśnie dowód na to, że jak robota jest dobrze zrobiona, to nie trzeba nawet dźwięku, świetnie wygląda. Płaciliśmy stąd na ciszę.
to Beatka. Tak właśnie zmienia się Biała Podlaska. Szanowni Państwo, na koniec chciałabym zwrócić na taką kosmetyczną rzecz, może Państwo nie zwrócili na to uwagi, ale wydaje mi się symboliczną. Mieliśmy tutaj pulpit i okazało się, że to jest zbędny mebel. My domyślaliśmy się, że będzie zbędny, ale zawsze staramy się przygotować do wydarzeń profesjonalnie. Był zbędny, dobrze, że przydał się Adasiowi, który jest po kontuzji, jako wsparcie, bo proszę Państwa, my wiemy, że Biała nie zmienia się i nic nie zmienia się zza pulpitu. I na pewno te zmiany nie zachodzą, kiedy stoi się w miejscu. Miłego wieczoru, Szanowni Państwo. Ja zapraszam wszystkich kandydatów w okręgach do wspólnego zdjęcia. Panie Prezydencie. Pozwólcie, że uzupełnię bardzo dręczący me sumienie brak podczas powitań, bo jednym z najważniejszych partnerów naszego białackiego samorządu jest przecież okalająca nas przyjaźnie niczym obwarzanek gmina wiejska Biała Podlaska, a są z nami tak jak przez 5 ostatnich lat niezawodnie, przyjaciele. Reprezentujący wójta Wiesława Panasiuka, skarbnik gminy Krzysztof Radzikowski. I przewodniczący Rady Gminy Dariusz Plażuk. A wśród środowisk i stowarzyszeń, które odegrały tak istotną rolę w tej kadencji, jest przecież to oddolnie zrodzone z pragnienia zrealizowania marzenia kilku pokoleń oczekiwanej od lat 70. w Białej Podlaskiej budowy nowego mostu. Stowarzyszenia Budujemy Most. Jego przewodniczącym jest mój najbliższy współpracownik. Wojtek Sosnowski. Wojtku, tobie i tym wszystkim autorom ponad 3000 podpisów złożonych pod wnioskiem do premiera Rzeczypospolitej Polskiej bardzo dziękuję. A w grudniu już pojedziemy nowym mostem. Dzięki. Jeszcze raz pięknie dziękując Wam wszystkim za to spotkanie, za tę energię, za tę dobrą współpracę, której inni mogą się od nas uczyć. Zapraszam do pracy w kampanii wyborczej oraz do kontynuacji po wyborach 7 kwietnia naszej odpowiedzialności za zmianę Białej Podlaskiej.